minęła 13, kiedy pociąg z porucznikiem Jensem Müllerem i sierżantem Perem Bergslandem wjechał do Szczecina. Dworzec tętnił życiem. Gdyby nie niemieckie mundury, można by pomyśleć, że wojna tu nie dotarła. Niemiec z Hitlerjugend celowo potrącił sierżanta na peronie. To mogło niepotrzebnie zwrócić na nich uwagę i zagrozić powodzeniu ucieczki. Młody Niemiec na szczęście zrobił to z nudów, czekając na pociąg. Porucznik zdał sobie sprawę ze złej kondycji psychicznej sierżanta, gdy musiał go na chwilę zostawić na peronie i udać się do toalety. Ciasny 100-metrowy tunel, do którego trzeba było zejść 9 metrów pod ziemię, noc bez snu, niemiecki patrol i zaczepka na peronie pogłębiły stres i paranoję. Kompletnym zaskoczeniem był dla porucznika sygnał syreny przeciwlotniczej i zniknięcie sierżanta. Przyszło mu przez chwilę do głowy, że sierżant został aresztowany i teraz mogą go obserwować i w każdej chwili zatrzymać. Wiedział, że biegnąc do schronu naraża się jeszcze bardziej. Do schronu wpuszczano tylko Niemców. Nie mógł też zawrócić. Miał jednak szczęście. Przed schronem nie sprawdzano dokumentów. Widocznie alarm musiał zaskoczyć Niemców. W przedwojennych analizach specjalistów wojskowych podkreślało się duże znaczenie strategiczne Szczecina i fakt, że mógł być on miastem bezpiecznym od lotnictwa nieprzyjacielskiego. Jednak już w czerwcu 1940 roku na niebie nad miastem pojawiły się pierwsze samoloty angielskie. Kiedy nad głową alianckie bombowce zrzucały bomby wzdłuż rzeki Odry, która dzieli miasto na dwie części, porucznik Jens Müller myślał o sierżancie. Kiedy w jego głowie kłębiły się przeróżne warianty tego, co mogło się tak naprawdę z sierżantem stać, jego wzrok przykuł jakby znajomy przedmiot. Walizka należała do sierżanta Pera, a więc zguba znalazła się. Przed Norwegami było teraz najważniejsze. Najpierw topografia miasta, rozpoznanie tego, czego nauczyli się o Szczecinie w obozie, przygotowując się do ucieczki. Wieczorem mieli spotkać się z kimś na starówce, kto przerzuci ich przez port do neutralnej Szwecji. Wieść o masowej ucieczce jeńców ze Stalagu Luft III Adolf Hitler wpadł w furię. Oświadczył, że wszystkich schwytanych zbiegów należy natychmiast rozstrzelać. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwił się Göring, stwierdzając, że takiej akcji nie da się zachować w tajemnicy. Hitler upierał się, żeby rozstrzelać ponad połowę złapanych. Himmler zaproponował stracenie 50. Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy zarządził wojenną obławę. Englisch fertig? Jawohl, immer, Herr Kommissar. Perfekt. Ich dyktiere. Każdego dnia redagowano wewnętrzną gazetę niemieckiej policji Deutsches Kriminalblatt pod tytułem Masowa ucieczka oficerów RAF-u z obozu jeńców Luft III w Żagań. Gazeta Kryminalnej Policji donosiła o 67 oficerach lotnictwa RAF, którzy uciekli w nocy z 24 na 25 marca z obozu Luft III w Żaganiu. Tunelem przepuszczalnej długości 100 metrów. Większość z nich to Anglicy, ale są także i inne narodowości w służbie RAF-u. Deutsches Kriminalblatt była swoistą instrukcją postępowania dla setek tysięcy Niemców zaangażowanych w wielką obławę na terenie całych Niemiec. Poszukiwania prowadzono od Bałtyku po Alpy, od Prus Wschodnich po granice z Francją, Belgią i Holandią. Po 2 godzinach krążenia w pobliżu rzeki Odry wiedzieli już, gdzie znajduje się starówka, miejsce ich umówionego spotkania. Jednak było za jasno, żeby tam pójść. Kiedy zatrzymali się przy ulicznym fotografie, porucznik zauważył gospodę. W walizkach mieli tylko suchy prowiant i niemieckie marki. Potrzebowali ciepłego posiłku bez konieczności okazywania kartek żywnościowych. Szybko też stało się jasne, że ciepły posiłek dla obcych w czasie wojny jest niemożliwy. Tu było tylko piwo. Porucznik postanowił, że spędzą tu tyle czasu, ile się da. Porucznik jednak starał się chłodno kalkulować. Na dworze było jeszcze ciągle za jasno. Mogli wyjść i trafić na przypadkowy patrol. Pomimo świetnie sfałszowanych dokumentów, ryzyko istniało. Wtedy porucznik Jens wpadł na genialny pomysł. Kino wydawało się idealnym miejscem. I można było odpocząć. Jede deutsche Generation erkennt die Bedeutung der Oder. Es fällt schwer, sich Stettin ohne die Oder vorzustellen. Der Fluss gibt jener Stadt und ihren Bewohnern alles, was sie benötigen. Na ekranie propagandowa kronika niemiecka zachwalała komunikacyjne walory rzeki Odry, płynącej przez miasto Szczecin w kierunku Morza Bałtyckiego. So können sie sich mit aller Macht den Feinden des deutschen Volkes entgegenwerfen. An der Oder arbeitet ohne Unterbrechung der Hafen und die angloamerikanischen Terrorangriffe. Dank an der Oder und der Lage der Stadt können sich die Kinder ruhig schlafen. Allein der Blick der Menschen allein. Die Oder wird uns nie enttäuschen. Wird uns nie enttäuschen. Das weiß ich. Po wyjściu z kina, unikając większych otwartych przestrzeni, Norwedzy musieli dotrzeć do Starego Miasta i odszukać Klein-Oderstrasse. Wiedzieli już wcześniej, że ta ulica nie miała dobrej reputacji. Okolica była całkowicie wyludniona. Krajobraz ulic kontrastowy. Niektóre domy wydawały się nienaruszone przez bombardowania, ale pozbawione życia. Podobnie na wąskich uliczkach. Żadne zwierzę nie przebiegło im drogi. Tylko w powietrzu czuć było spaleniznę po pożarach. Jednocześnie po całej Rzeszy rozsyłano nieprzerwanie informacje w postaci wewnętrznej Gazety Policji Kryminalnej, która zajmowała się wielką ucieczką. Gazeta donosiła, że zatrzymano już i osadzono w więzieniu w Żaganiu kilkunastu jeńców. Ponieważ nie ustalono na razie jednego kierunku ucieczki, poszukiwania należało prowadzić we wszystkich okręgach z jednakową skrupulatnością. Stare Miasto było podobnie wyludnione, ale ale nienaruszone przez bombardowania, dlatego szybko znaleźli adres. Nikt jednak nie odpowiadał. O pomyłce nie mogło być też mowy. Z bramy wyszedł mężczyzna. Łamanym niemieckim zapytał, czy czegoś potrzebują i czy mają coś do sprzedania. Szybko też zaproponował wymianę chleba na tytoń. Czując, że ten mężczyzna może być ich jedyną szansą, porucznik zapytał krótko, czy zna szwedzkich marynarzy. Norwedzy byli już gotowi uciekać, kiedy mężczyzna ku ich zaskoczeniu wrócił ze szwedzkim marynarzem. Norwedzy opowiedzieli mu całą historię ucieczki. Szwed na początku nie chciał wierzyć. Uważał, że Norwedzy żartują sobie z niego, jednak porucznik nie wyglądał na żartownisia. Marynarz zdeklarował, że przemyci ich jakoś na pokład statku do Göteborga. Kazał im przyjść jeszcze raz o 22, żeby wskazać drogę. Spotkać się mieli we francuskim domu publicznym, do którego Niemcy nie chodzili. Jens i Per mieli znowu przed sobą kilka godzin. Przyszli pół godziny wcześniej. Wiedzieli, że do francuskiego domu publicznego Niemcy nie wejdą, jednak ciągle obawiali się prowokacji. Ludzi podstawionych przez gestapo. Salut l'amour. Wprowadziły ich dwie Francuski. Jedna była szefową. Czy mogły być związane z przerzutem uciekinierów przez Polki? Porucznik wypatrywał Szweda. Niewinna twarz sierżanta od razu wzbudziła współczucie dwóch Czeszek, które się nim zainteresowały. Mimo wojny, nalotów, biznes trwał w najlepsze. Jens chciał wyjść i postanowić, co dalej robić. Sierżant jakby zapomniał, po co tu przyszli. Przeczucie Jensa było strzałem w dziesiątkę. Szwed właśnie wychodził. Ruszyli ulicą Klein-Oderstrasse w stronę dworca kolejowego. Szwed kazał Norwegom zostawić walizki na dworcu w przechowalni. Za bardzo rzucałyby się w oczy. Tym razem gazeta donosiła o odzieży zbiegów, która była w większości cywilna, częściowo zmienione mundury RAF. Wszyscy schwytani mieli dokumenty wystawione na francuskich, czeskich lub norweskich robotników. Dokumenty sfałszowane były częściowo lub całkowicie na papierze rozmiarów karty pocztowej z fotografią zatytułowaną Służbowy dowód osobisty z nieczytelną okrągłą pieczęcią. Szwed znał bardzo dobrze portową dzielnicę i port, a szczególnie drogi na skróty, które omijały wszystkie ważne punkty kontroli. Sprawiał wrażenie, jakby tu mieszkał, a nie przypływał dwa razy w roku, o czym zapewniał Norwegów. Ten śpiący strażnik też prawdopodobnie nie był przypadkiem. Plan Szweda był prosty. Nie mógł ich wprowadzić od razu na statek, bo było to zbyt ryzykowne. Miał zostawić Jensa i Pera w towarowym wagonie i dać im w odpowiednim momencie sygnał latarką ze statku. Kiedy sierżant Per wypatrywał w napięciu światła ze statku, w oddali usłyszał kroki. Porucznik nie miał wątpliwości, że to niemiecki patrol. Pozostawało tylko pytanie, czy zajrzą do uchylonych drzwi wagonu. Zamknięcie ich było już teraz niemożliwe. Niemcy zrobili sobie przerwę. Pechowo przed ich wagonem. W oddali zabrzmiała syrena odpływającego statku. Z ich Szwedem na pokładzie. Była północ. Porucznik starał się zebrać biegające po głowie myśli. Nie znali portu i weszli tu bez przepustek. Nie pamiętali wszystkich ścieżek, przez które prowadził ich Szwed. W dzień trudno byłoby się tu ukryć. Nad ranem sierżant Per zdradzał już objawy wyziębienia. Jens też poważnie przemarzł. Mieli obaj wrażenie, że ich dygotanie z zimna słychać w całym porcie. Zbliżał się stan paranoi. Trzeba było działać. W każdej chwili mógł też pojawić się kolejny patrol. Plan porucznika przewidywał przede wszystkim powrót na Stare Miasto i odszukanie francuskiego domu publicznego. Liczył, że francuski mogą im pomóc. Przecież już się trochę poznali. Niewykluczone też było, że szefowa może pomagać uciekinierom. Trzeba było też gdzieś się wyspać, żeby odzyskać siły. Teraz wyglądali żałośnie. Taki wygląd to murowane kłopoty. Porucznik postawił na łód szczęścia. Mieli próbować wyjść przez punkt kontroli i poddawać się za pracowników, którzy właśnie skończyli nocną zmianę na największym wtedy stojącym w porcie statku o nazwie Main. W punkcie kontroli był już inny strażnik i niestety nie spał. Wydawał się dziwnie przyjazny i nie żądał dokumentów. Jens i Per nie mogli ukryć zaskoczenia. Porucznik przytomnie zrozumiał, że to łód szczęścia, którego teraz tak potrzebowali, żeby odzyskać siły i kontynuować ucieczkę. Wewnętrzna gazeta Policji Kryminalnej donosiła o schwytaniu 65 uciekinierów. Aresztowań dokonywano przeważnie na stacjach kolejowych. Ponieważ 15 uciekinierów nie zostało ujętych, zalecano energiczne poszukiwania. Wszędzie, w ramach wielkiej obławy. Świtało, kiedy dotarli całkowicie przemarznięci na Klein-Oderstrasse. Francuski dom uciech był już zamknięty. Długo pukali, mając nadzieję, że ktoś otworzy i pozwoli im się gdzieś przespać. Zastanawiali się też przez chwilę, czy to nie był sen. Te kobiety i Szwed były tak nierealne w tym szarym i ponurym miejscu. Nie mogli teraz ściągać na siebie uwagi. Chociaż trudno było chodzić w kółko po tej samej ulicy i nie wzbudzić podejrzeń. Musieli więc cały czas udawać, że wiedzą, gdzie idą i robić to z całkowitą pewnością. Mus wypatrywał małego hotelu, kiedy nagle zauważył w tramwaju patrol. Zmęczenie musiało osłabić jego czujność, bo nie pamiętał, żeby gdzieś po drodze wsiadali. W pierwszej chwili pomyślał, żeby ich obezwładnić, ale w tramwaju mogli być uzbrojeni tajniacy z Gestapo. Poza tym sierżant był wyczerpany, a taki incydent zdemaskowałby ich obecność w mieście. Można było już tylko starać się opanować napływające emocje. Jeden z żołnierzy zobaczył kogoś na tylnym pomoście tramwaju. Porucznik poczuł dziwną wdzięczność. Prawdopodobnie nieznajomy uratował ich przed aresztowaniem. Na razie szczęście ich nie opuszczało. W pobliżu znaleźli mały hotel, jakby zapomniany przez ludzi. Wewnątrz poczuli przyjemne ciepło kominka. Tego właśnie potrzebowali. Spokoju, ciepłego posiłku i snu. Pozostała jeszcze kwestia Niemca, którego trzeba było do siebie przekonać. Mężczyzna okazał się właścicielem, człowiekiem trudnym i podejrzliwym. Chciał obejrzeć dokładnie dokumenty. Porucznik był pewny, że nikt ich nie weźmie za podróbki. Niemiec jednak oglądał papiery z każdej strony. Było widać, że jest wyraźnie zaskoczony tym, co tam się znajduje. Porucznik dodał, że są mechanikami. Trwało to dosyć długo. Sierżant zaczął się obawiać Niemca. Zaproponował, żeby poszukać czegoś innego. Niemiec widocznie nie chciał stracić zarobku, bo w końcu zaprowadził ich na górę i pokazał pokój. Norwedzy wyjaśnili mu, że są specjalistami silników okrętowych i po nocnej zmianie w porcie muszą się wyspać. Właściciel miał ich obudzić o 17:30. Dopiero ta pora była odpowiednia na szukanie nowych Szwedów w domu na Klein-Oderstrasse. Na razie ucieczka utknęła w martwym punkcie. Tymczasem do Szczecina dotarli kolejni uciekinierzy wielkiej ucieczki. Anglik, podpułkownik Harry Day i Polak nawigator Paweł Tobolski. Anglik wszystko opisał po zakończeniu wojny w liście. My dear Mrs. Tobolski, I regret I have not written to you before. Droga pani Tobolska, żałuję, że wcześniej nie napisałem, ale jedyne, co mnie tłumaczy, to to, że miałem nadzieję podać więcej szczegółów po tym, jak rozmawiałem z tymi, którzy mogli widzieć pani męża. I am Wing Commander Day. And your husband was my companion on the escape in 1944. Jestem podpułkownik Day. Pani mąż był moim towarzyszem podczas ucieczki w 1944. By zacząć od początku. Pani mąż i ja zostaliśmy towarzyszami, ponieważ obaj zdecydowaliśmy się udać do Szczecina. W noc ucieczki wszyscy uciekający zebrali się w baraku 104, gdzie rozpoczynał się tunel. Ja ubrany byłem jak cywil, a pani mąż jak lotnik w siłach niemieckich. Jego przebranie było bardzo dobre, chociaż przerobione z uniformu RAF przez więźniów w obozie. Byliśmy numerami 30 i 31 do ucieczki przez tunel. Kiedy wszedł on, musiał zostać ogłoszony alarm przeciwlotniczy, gdyż wszystkie światła zostały wyłączone i zostaliśmy w całkowitych ciemnościach. Po tym, jak przeszedłem przez tunel i zniknąłem z pola widzenia wartownika w lesie, poczekałem na pani męża. Spędziliśmy jeden dzień w Berlinie, gdzie przenocował nas mój duński przyjaciel. Zdecydowaliśmy się jechać do Szczecina, gdzie pani mąż miał siostrę, którą miał nadzieję zobaczyć, która być może mogłaby nam pomóc. Nasze bilety z Berlina miały zmylić czujność Niemców. Tobolski dla bezpieczeństwa postanowił do siostry pójść sam. Jego mundur Luftwaffe i mocne papiery dodawały mu pewności. Jej dom w odległej dzielnicy miasta stał nienaruszony. W ostatnim liście, po którym urwał się kontakt, siostra wspomniała, że wyszła za mąż za Niemca. Poznała go przed wojną, przyjeżdżając do niemieckiego Szczecina, jak tysiące Polaków w poszukiwaniu pracy. Tobolski postanowił, że jak otworzy jej mąż, Niemiec, to powie mu, że pomylił numery. Z zamyślenia wyrwały go nagłe głosy. Dziewczyny śpieszyły się na jakieś spotkanie, może na randkę. Energia młodości zdawała się opierać potwornościom wojny. Tobolski przez chwilę był w innym świecie, z przeszłości. W świecie wolności, po którym w jego pamięci pozostały tylko jakieś strzępy. Chciałam, żebyś nie przyjeżdżał. Jest wojna. Śniłeś mi się dziś w nocy. Bardzo się bałam. Teraz też się boję. Oni są wszędzie. Wszystko wywężą. Wybacz. Po około 2 godzinach pani mąż spotkał się ze mną w umówionym miejscu i powiedział, że siostra nie może nam w żaden sposób pomóc. Konieczne było znalezienie schronienia, jako że było bardzo zimno. Zdecydowaliśmy, że musimy skontaktować się z kimś, najchętniej z Polakiem. W ostateczności skontaktowaliśmy się z francuskim jeńcem. Mój francuski był lepszy niż niemiecki. Niemal wszyscy francuscy jeńcy mogli poruszać się po mieście i peryferiach. Wieczorem musieli wracać do obozu. Mężczyzna powiedział, że da nam schronienie w fabryce, gdzie byli inni Francuzi. Między 1939 a 1945 na terenie Szczecina znajdowało się ponad 100 różnego rodzaju hitlerowskich obozów pracy przymusowej. Zamieszkiwało tam około 15 000 polskich robotników przymusowych i tyle samo z krajów zachodnich i Związku Radzieckiego. W mieście istniały także drużyny robocze jeńców wojennych. Byli tam Włosi, Rosjanie i Francuzi. The next morning there was a great commotion. and two men in uniform waving rifles came in, shouting. Rano zrobił się zamach i wbiegli dwaj ludzie, Niemcy z pistoletami, krzycząc i szukając dwóch Tommys. Jako że byliśmy w rogu pokoju, bez żadnej możliwości ucieczki, byliśmy w pomocy. Na widok pistoletów poddaliśmy się. Czuliśmy się zawiedzeni. W trakcie przesłuchania powiedziano nam, że Francuz na nas doniósł. I got to know your husband very well in those days we spent together. Poznałem pani męża bardzo dobrze w tych trudnych dniach. Nigdy nie dał po sobie poznać, jak było ciężko. Zawsze był radosny i dawał dobry przykład, nawet wtedy, jak byliśmy razem w więzieniu. Zawsze chciał oddawać najlepsze miejsce lub największy kawał posiłku. Wiem, jak musi się pani czuć, utraciwszy tak walecznego i dobrego człowieka. Anglik Harry Day przeżył aresztowanie, ponieważ pochodził ze znanej wszystkim rodziny. Uciekł przy kolejnej nadarzającej się okazji. Polak Paweł Tobolski został potajemnie rozstrzelany. Rozkaz Stufe Drei poprzez okłamywanie jeńców, wprowadzanie w błąd organizacji międzynarodowych i fałszowanie dokumentów służył zamaskowaniu zbrodni. Rozkaz ten uzupełniało zarządzenie wykonawcze zwane Kugel Erlas, akcja Kula. Złapanych jeńców nie wciągano do obozowej ewidencji, wywożono w kierunku macierzystego obozu i w drodze rozstrzeliwano, uzasadniając próbą ucieczki. Na wolności byli nadal piloci RAF, porucznik Jens Müller i sierżant Per Bergsland. Po nieudanej ucieczce wrócili nad ranem z portu do miasta i znaleźli hotel. Kilka godzin snu i ciepła kąpiel pozwoliła odzyskać energię. Kiedy usłyszeli rozmawiających po szwedzku marynarzy, nie zastanawiali się długo. Wiedzieli, że ich czas się kończy, a okazja może się nie powtórzyć. Norwegom na razie dopisywało szczęście. Udało im się nawiązać kontakt ze szwedzkimi marynarzami bez niebezpiecznych pośredników. Portowy labirynt wydawał się nie mieć końca. Na szczęście Szwedzi znali doskonale skróty, dzięki którym udawało się minąć punkty kontroli. Z daleka widzieli już szwedzki statek. Niestety przy trapie stał niemiecki żołnierz, który był pochłonięty rozmową z kolegą. Pierwszy pomysł przewidywał próbę załatwienia przepustek dla Norwegów. Mieli udawać starych znajomych, których Szwedzi spotkali na lądzie, a teraz marynarze chcą ich przedstawić załodze. Szybko jednak zdecydowali się udawać pijaną i hałaśliwą kompanię. W środku poczuli wielką ulgę. Dzięki szwedzkiej kiełbasie i piwu część napięcia, które ciągle im towarzyszyło, nagle opadło. Znowu pojawiła się szansa i myśl o wolności. Marynarze ukryli ich na dziobie statku w luku na kotwicę. Była to według nich najlepsza kryjówka. Niemcy nie zaglądali tu przy odprawie celnej statku. Norwedzy, schodząc, wiedzieli już, dlaczego nikt tu nie zagląda. Zimno, wilgoć i zapach smarów silnikowych przywoływały najgorsze przeżycia, jakich doświadczyli podczas pamiętnej nocy w wagonie towarowym. Befehl, rozkaz wykonawczy do placówek gestapo, na których obszarze ujęto zbiegłych jeńców, alarmował o uciekinierach, którzy stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeszy poprzez zakłócanie transportu i angażowanie w pościg jednostek wojskowych oraz ludności cywilnej. Dla odstraszenia Führer nakazał rozstrzeliwanie. Przyszedł inny oficer niż zazwyczaj. Marynarze od razu zorientowali się, że czegoś lub kogoś szuka. Kiedy wydawało się, że jednak się uda, Niemiec uparł się zajrzeć do ostatniego, niesprawdzonego miejsca na statku. Niemiec zaczął się niecierpliwić. Szwed nie miał już wyjścia. Dla Norwegów i Szwedów były to najdłuższe chwile oczekiwania w ich życiu. Wtedy nie wiadomo skąd na pokład wbiegł żołnierz z ważną wiadomością dla oficera. Żołnierz zameldował oficerowi o zatrzymaniu w pobliżu statku pewnego człowieka. Niemcy byli pewni, że jest to jeden z uciekinierów wielkiej ucieczki. Okazało się, że zatrzymany nie był nikim ważnym. Jednak uratowało to Norwegów. Jens i Per po kilkugodzinnej podróży znaleźli się w Szwecji. Nareszcie wolni. Brytyjski konsul z Göteborga wyekspediował ich do Sztokholmu, gdzie zajęła się nimi ambasada. Od razu lotnicy wysłali do kolegów w obozie listy pod umownymi fikcyjnymi nazwiskami, które potwierdzały pomyślne zakończenie ucieczki. Trzecim, któremu się udało, był Holender Bram van der Stok, który uciekł przez Wrocław.